Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Pogadajmy sobie, moi drodzy, z nieznajomym, no i rozpocznijmy kolejne zadanie fabularne. Drugi fragment jest bezpieczny, ale nie wiem, gdzie spadł ostatni. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. No dobrze, porozmawiaj z przewoźnikiem. Zaraz to zrobimy, ale chciałbym jeszcze z nieznajomym pogadać. Deckard, co ciekawe, do domu poszedł. Dobra, zobaczmy. Tajemniczy sabat. Dlaczego ten sabat szuka twego miecza? Trudno powiedzieć. Jest w nich coś. Jakaś ciemność. I ta ciemność wydaje się mi znajoma. Dziwne. Sabat może być częścią większego zła. Czyżbym miał z nimi walczyć? Jeśli tak, bez wątpienia potrzebujesz swego miecza. No dobra, także z nieznajomym to tyle. A teraz możemy już właśnie ruszać, moi drodzy, do przewoźnika. Nowych przedmiotów, które na pewno ci się spodobają. No dobra, ale kto pytał, stary, tak? Oho. Tylko sobie krzywdy nie zrób. Myślę, że może powinniśmy zwerbować więcej ludzi. Co będzie, jak nas znowu zaatakują? Tydzień walczyliśmy z setkami żywych trupów i to poza naszą niezdobytą bramą. Jesteśmy największymi twardzielami w promieniu setek kilometrów. Kto nam podskoczy? Ja wam podskoczę, mój nekromanta jest lepszy, ale dobra. Jesteśmy po tej samej stronie, tu możemy jeszcze pogadać. Chytry Shen, co ty masz za tematy? Mroczne wizje. Wortam płonie, nawet stąd widać ogień. Tylko ktoś naprawdę zły zmusza niewinnych do cierpienia na wojnie, która ich nie dotyczy. No okej, ciekawe, czyli Wortam nie jest w najlepszym stanie, no zaraz jeszcze zobaczymy, czy to prawda. Okej, pogadajmy z tym przewoźnikiem. Szukam transportu do Wortam. Zabiorę cię, ale miej się na baczności. Nad osadą unosi się dym. No czyli faktycznie coś jest na rzeczy. No i patrzcie. Uciekajcie, póki możecie! Faktycznie jest wszędzie ogień, są kultyści też. Kurde. Zawsze jak mówię kultysta, to mi się to kojarzy z przygody z Minecraft JJ Jokera sezon 2. Byłby ze mnie dumny. Już na zawsze mi się to tak będzie kojarzyć. Dobra, moi drodzy, ale zanim... Oho, czekajcie, bo... Mamy kolejne jakieś, widzę, umiejętności, ale to za chwilkę. Bo tutaj trochę nas tyrają, także... najpierw wyjaśnimy tych kultystów, a... później jeszcze... zajrzymy tych umiejętności. Dobra, mamy chyba chwilkę spokoju. Zobaczmy, co ja tam odblokowałem. Ożywienie, jakaś nowa umiejętność całkowicie. Ożywiasz wszystkich poległych wrogów na wskazanym obszarze, by przez pewien czas walczyli po twojej stronie. To może być ciekawe. Zobaczmy, armia umarłych. Wskrzeszasz olbrzymią armię umarłych, która sieje zniszczenie we wskazanym miejscu. Okej. Słabość, znowu nowa umiejętność. Potworna klątwa, która natychmiast zabija poważnie rannych przeciwników. Okej. Tu jeszcze co mamy? Mściwy rynsztunek. Zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom, okej. I to tyle. No dobra, to zobaczymy, jak te umiejętności... Zmysł się odzywa. Szelma, ty się tam, kurde, nie podniecaj zbytnio. Wojna, wszystko płonie, a ten mój złodziejski zmysł... Błagam! Moja rodzina ukrywa się w kaplicy z resztą mieszkańców. Musimy ich ratować. Nie uciekaj, zabiją cię. Dokonał wyboru. Teraz nasza kolej. Dobra, no to lecimy z tematem w takim razie. Wow, ale to wyglądało fajnie. Dobra, no i faktycznie, ej, ożywiamy tych wrogów bez kitu. Niedobrze. Moje sługi spalą to miasto do gołej ziemi. No, żeby się tam nie obsrali. Dobra, lecimy. Nie chodź tu, stary. Dobra, oho, ginę, ginę, ginę. Muszę czekać. A powiem wam, ta umiejętność przyzywania wrogów po śmierci z jednej strony spoko. Wow, dobra, teraz widzę, działa, okej. Tylko musimy właśnie wpierw ubić dużo wrogów, a dopiero wtedy możemy ich używać. Więc ma to swoje wady, ale jednocześnie jest to też naprawdę mocny. Tylko widzicie, ci moi wrogowie dosyć szybko padają, ci których ja ożywię. Robisz się za dobry w te klocki. Uratowałeś nas. Zawdzięczamy ci życie. Dobra, zaraz tutaj jeszcze pogadamy, tylko chciałbym się tu jeszcze, moi drodzy, porozglądać, co tu ciekawego jest. Tu zamknięta brama,
Kule, jak ta zbroja nasza teraz fajnie wygląda. Dobra, bo coś dostałem do ekwipunku, zobaczmy. Widzę, że chyba... Kurde, ten pierścień jest lepszy o zaledwie 0,2%, więc nie wiem, czy jest sens go ubierać, szczerze mówiąc. Czekajcie, to jest... To jest lewa ręka, tu jest prawa ręka, czekajcie, dobrze myślę, tu jest... Nie, żywioł trupa... Nie, tu jest prawa ręka, goddammit, przecież to z tej strony. Dobra, ubierzemy sobie. A co z tarczą? A tarczę nie wdzieje, bo mam broń dwuręczną, no tak. Dobra, ale tutaj chyba nic więcej. Dobra, kamienia nie włożę, pogadajmy z tym gościem. Mam do ciebie pytanie. Szukam rękojeści miecza, która spadła z nieba. Widziałeś ją? Znaleźliśmy ją kilka dni temu. Żałuję, że ją zabraliśmy. Chodź, pilnuj jej, Virgil. Z radością się jej pozbędziemy. Virgil z Devil May Cry? Żeby sprawdzić, co u wujka Deckarda. No dobra, no to wracaj, Lea, w takim razie. Okej, tu mamy jeszcze jakieś rękawice, ale widzę, że one są gorsze, dosyć sporo. Dobra, no to co, weźmy tej piwnicy. Piwnica pod kaplicą, chłop się zesrał jajecznicą, tego typu bęc. Dobra, idziemy dalej. Coś tu nie gra. No też mi się tak wydaje. Jakiś taki zły vibe w powietrzu. No i Virgil nie żyje, tyle, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich fanów Devil May Cry. Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego efektu. Mam trzy części miecza i twoich przyjaciół. O kurde. Dobra, spokojnie, wyjaśnimy tą machdę, będzie git. Nic się nikomu nie stanie. Dobra, wracamy w takim razie do Tristram. Te pędy. Dobra, wejdzie do domu Kane'a w nowym Tristram. To twój wybór, Kane'ie. Albo wykorzystasz znajomość sztuki Hora Dreamów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból i zniszczenie. Na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy, Beliala. Wujku! Co za gniew! Robi wrażenie! Tym razem wygraliście, ale skoro miecz nie może być mój, zabiorę jego właściciela! Ostatecznie ostrze i tak będzie moje! Wujku, nie umieraj! Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Trzeba zespolić miecz. Tak, jak podejrzewałem. To miecz z Królestwa Niebios. Nieznajomy jest aniołem. Pamiętaj o dzienniku. Wewnątrz znajdziesz prawdę. No niestety, dosyć przykra scena, niestety Deckard Cain, legendarna postać z tego uniwersum, niestety umarła, a właściwie zginęła, powinienem powiedzieć. No cóż, tak to bywa w życiu, no ale no, trzeba kontynuować naszą podróż oczywiście i musimy no, wyjaśnić Magdę przede wszystkim, no pomścić Cain'a. Widzę, że możemy jeszcze z Templariuszem porozmawiać o czymś, inicjacja. Dlaczego zakon miałby zmienić twe wspomnienia? Podczas inicjacji zostajemy odcięci od grzesznej przeszłości, abyśmy mogli dostrzec, co niesie przyszłość i przygotować się do ostatniej bitwy. Do prawdy? Przykuli mnie łańcuchem do ściany i bili. Trzeciego dnia ból i głód doprowadziły mnie na krawędź szaleństwa. Wtedy zaczęli mnie biczować. Powiedziano mi, że zostałem uwolniony od występku. Od wszystkiego, co dawało mi nieczystą przyjemność. Bat pozbawił mnie tej radości i oczyścił. To były tortury, a nie doskonalenie. Wystarczyłyby medytacja i nauka.
Nie rozumiesz? Zakon Templariuszy chroni ludzkość przed wyginięciem. Czymże jest mój ból w obliczu tego celu? Tak to trochę masochistycznie i sadystycznie zabrzmiało, no ale dobra. Pora pogadać z Leą. Gdybym tylko umiała kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Ciężko powiedzieć. Odpowiedzialność za jego śmierć ponosi jednak kto inny. Mahda i jej pan Belial. Dziennik mówi o aniele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Na to wygląda. Poszukam go. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Mahdy. Uciekła na wyżyny. Dotrzesz tam przez jaskinię nad Wortam. Ale pamiętaj, Mahda będzie tam na ciebie czekać. Jestem na to gotów. Okej, widzę, że możemy w dalszym ciągu jeszcze z Leą o czymś porozmawiać, moc Lei. Właśnie to jest też w ogóle pytanie, o co chodzi z tą jej mocą, bo Mahda też wcześniej coś mówiła, że w Lei jakaś tam moc drzemie i że ona nie potrafi tego kontrolować, pogadajmy o tym. Wujek Deckard mówił, że mam tę przeklętą moc po matce. Próbował nauczyć mnie, jak ją kontrolować za pomocą technik Hora Dreamów, ale nie za wiele to dało. Zawsze mnie jednak wspierał. Był wielkim człowiekiem. No dobra. No to co, moi drodzy, ruszajmy tropem sabatu, wejdź do pieczar Aranei nad Wortam. No dobrze. W takim razie ruszajmy, trochę przykro się to potoczyło. Dla Deckarda Cain'a, no ale... Umścimy go, wyjaśnimy oczywiście Beliala, Mahdę i wszystkich innych petów i będzie dobrze. Dobra, lećmy. Brama do miasta, okej, teraz możemy ją otworzyć. No i możemy ruszać. Do tych całych pieczar. Muszą gdzieś tu być. A, Szelma, wiem. Okej, urwiska Wortam. Dobrze, chyba powoli się właśnie zbliżamy do tych całych jaskiń. One chyba nie są jakoś specjalnie daleko. O, zaczyna się, pajączki. Zobaczmy nową wiedzę. Pajączniki nie wyglądają może zbyt groźnie, ale ich obecność powinna być dla wędrowców przestrogą. Tam, gdzie są pajęczniki, są także matki. A w pełni rozwinięte arachnidy stają się bardzo agresywne w obronie swojego potomstwa. Pajęczniki są wyjątkowo żarłoczne i stanowią śmiertelne zagrożenie dla zapędzonego w pułapkę człowieka. Co ciekawe, tu jeszcze kupiec ma dla nas jakieś zadanie. Witaj. Oferuję wysokiej jakości eliksiry i barwniki w korzystnych cenach. Rzuć okiem, jeśli chcesz. A przy okazji, mogę prosić cię o przysługę? W pobliżu jaskiń żyje szaleniec, który chce, żeby jego krew miała słodki smak. Czy możesz mu to zanieść? Korzystna cena! No to, ale oczywiście, że mogę. No dobra. Ofiarny pustelnik, zanieś mikstura alchemika pustelnikowi przy pieczarze Aranei. No dobra. Także zadanie nie powinno być jakieś bardzo skomplikowane. Okej, tu mam jeszcze jakiś pajęczy koszmar, nowy rodzaj potwora. Musi się naładować. Wszechobecne pająki są jednymi z najstarszych i najlepiej dostosowujących się do różnych warunków stworzeń na świecie. Dodatkowo są dość wrażliwe na działanie magii. Pod jej wpływem arachnidy osiągają ogromne rozmiary i same zaczynają rzucać zaklęcia. Z tego powodu zalecane jest unikanie mrocznych zakątków. No okej, a teraz pogadajmy z tym pustelnikiem całym. Oto eliksir od alchemika. O, doskonale. Teraz moja pani mnie przyjmie. Wkrótce jej i moja krew się zmiesza. Aha, czyli on po to chciał, żeby jego krew miała słodki smak, żeby pająki chętnie jego krew wypiły. Pozdrawiam cię, gościu. Dobra, pieczary Aranei, jesteśmy. Poszukaj komnaty królowej Aranei. No, chcemy iść przez tę jaskinię? Nie podoba mi się tutaj. Oj tam, Szelma, nie marudź. Oho, goblinek! Chodź tu! Trzeba więcej czasu. Kietuwy hija, chodź tutaj. Wracaj, stary! Chodź. Kurde, szybko, trzeba go styrać, bo nam ucieknie. Dawaj, kurde, rzeczy, dziadu! A jak on ucieka, skubany? No ucieknie mi w końcu, no. Na Szelma coś strzela w ogóle w niego? Pierdziele. Dobra, udało się. Okej, trochę go styraliśmy. Okej, ale przydałoby się też cofnąć, bo przez to, że tak... Już wspominał, że boi się pająków.
Nie mów mu, że ci powiedziałem. No spoko, spoko. Dobra, bo coś jeszcze chciałbym tu pozwiedzać, znaczy w sensie chodzi mi o to, że te odkryte już obszary, bo goniłem tego goblina, nie zwracałem uwagi na to, co my tu mamy. Ale w sumie nic takiego. Dobra, moi drodzy, także jeśli ktoś ma arachnofobię, to sorry, ale tutaj no troszeczkę pająków w Diablo będzie. Ale to, te pająki nie wyglądają jakoś bardzo realistycznie, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo przeszkadzać. Od razu też mówię, że ta lokacja, w której aktualnie jesteśmy, te pieczary, one są bardzo duże, naprawdę, to jest bardzo duża lokacja. Brednie pustelnika, zobaczmy. Usłyszałem wezwanie i już wiedziałem, że muszę służyć, muszę zabić mężczyznę, który zagraża mej pani i mrocznej potędze. Jestem wybrańcem. No, czyli chłop uważał się za wybrańca pająków. No dobra, dziwak, ale no cóż, tacy też krążą po ziemi. Się zastanawiam, okej, tutaj jest ślepa uliczka. Ślepa uliczka, koniec gry. Normalnie dźwięk z dzieciństwa. Mógłbym kiedyś zrobić taki filmik, dźwięki z dzieciństwa. Na pewno by tam było ślepa uliczka, koniec gry. Odpalanie PlayStation 2, Windowsa XP. Kurde, kiedyś to było. Oho, mamy elitkę. Muszę czekać. Nie, w truciźnie stoję. Dobra, Arsek jadowity, no dobrze, lećmy z tym. Chociaż powiem wam, wiecie co, ta umiejętność pod dwójką nie podoba mi się. Ona ma strasznie duży cooldown. Irytuje mnie to trochę. Bo ja bym potrzebował jakiejś umiejętności, która wiecie, której się używa szybko. A tutaj to tak naprawdę, i z tą dwójką nawet nie odróżniam, czy to jest przeciwnik, czy to jest mój. Nie, oho, goblin kolejny. Nie podoba mi się ta umiejętność niestety, no ale cóż. Tak jak mówiłem, zamierzam i tak używać różnych umiejętności, nawet jeśli dana umiejętność mi się nie podoba. Właśnie z tego względu, żeby pokazać wam jak największe zróżnicowanie w tym let's playu. Ale widzicie, no niestety najlepiej to nie działa. Chodź tu dziadu, no kurde, patrz jak ja mu teraz małe obrażenia zadaję. Aj zaraza, ale dużo tych goblinów w ogóle, muszę do ekwipunku zajrzeć za chwilę. Kurde, chodź tu. Szczawiu jeden. No umieraj, jeszcze slowness mam. Chodź tu. O co za ancymon, zaraz jeszcze miliard pająków mnie zaatakuje. Chodź tu. Musi się naładować. Wszyscy muszą służyć cyklowi. Dobra, nareszcie padł. Ale widzicie, nie podoba mi się naprawdę ta umiejętność ani trochę. Na początku może i była fajna, ale ona ma tak duży... O, kolejny poziom. Ale ona ma tak duży cooldown, że naprawdę nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że teraz sobie ją zmienimy. Zobaczmy umiejętności. Z tego co widzę, to niestety nie zmienimy, okej. Nowa śmierci, co tu jest? Nowa pnączy. Wyzwalasz pnącza, które zadają obrażenia wszystkim pobliskim przeciwnikom i leczą cię za każdego trafionego wroga. To może być spoko. Jeszcze mamy pochłonięcie. Zwiększa maksymalne życie za każdego pochłoniętego trupa. Tu jeszcze pijawka, zarażenie. Przeciwnicy, którzy zginą będąc pod wpływem klątwy, przekażą ją dalej na pobliski cel. No dobra, poużywamy sobie tych nowych skillsów, ale myślałem, że dostaniemy coś nowego pod tą dwójkę właśnie. Ale niekoniecznie, właśnie, czekajcie, ekwipunek jeszcze. Bo strasznie dużo rzeczy dostałem. Okej, widzę, że mamy lepsze budki. Tego nie poużywam. Mamy kryształ, ale nic z nim już nie zrobię. No dobra. Już też widzę, taki etap gry się zaczął, że... dostajemy... jakieś tam już właśnie kryształki na ulepszania zbroi. Żeby sobie właśnie to powkładać do slotów. Na zbrojkach i właśnie zupgrade'ować sobie troszkę nasz pancerz. Powiem wam szczerze, że mimo, że grałem dużo w Diablo 3, to nie pamiętam w sumie, czy są kamienie do broni. W sensie, czy można broń ulepszać kamieniami, ale chyba nie. Raczej bym to pamiętał. Dobra. Okej, to widzę, mamy ślepy zaułek. Mam dobrą intuicję do zwiedzania. Dobrze, dobrze. Okej. Także tej dwójki, w sumie tej umiejętności pod dwójką nie będę na razie używać. Może to na jakieś elitki dopiero, bo... No, w sumie ta dwójka jest trochę mocniejsza teraz. Ale tak jak mówię, muszę przyznać, że ta umiejętność nie podoba mi się zbytnio. O wiele bardziej wolę tego skilla pod tą armię szkieletów albo golemów. To było naprawdę spoko. Zwłaszcza ta armia szkieletów mi się mega podobała. Ale teraz za to mamy lepszy prawy przycisk myszy, więc też trochę jest to wynagrodzone. Dobra, teraz pytanie, czy ja idę dalej, czy gdzie ja w zasadzie idę? Kurde, no. Mówię, ta lokacja jest naprawdę przeogromna i tutaj spędzimy sporo czasu, dlatego też od razu mówię, że odcinek może być dłuższy.
Znaczy nowy, pewnie i tak widzicie, czy jest długi, czy nie. Tak się zastanawiam, czy ruszać tutaj, czy może w tą stronę bardziej. Tak jak mówię, te pieczary są naprawdę bardzo duże. No i mamy takie dwie drogi, że nie wiadomo, czy iść tutaj, czy tutaj. Dobra, pójdziemy może tu. Niech będzie. Dobra. A na szczęście z umiejętnościami pod lewym i prawym sobie radzimy. Mówię, na razie tej dwójki używać nie będę, bo to no na jakieś takie elitki bardziej się przyda. Jak wiecie, wybijemy trochę przeciwników dookoła, a mamy jakiegoś elitarnego przeciwnika, to wtedy... Oho, i chyba propo właśnie jakiegoś mamy. Dobra. Trzeba więcej. No i zobaczcie. Także... Pora radować. Także dwójeczka jest naprawdę mocna, ale no niestety ma bardzo duży cooldown, no i przydaje się tylko... przydaje się tylko w momencie, kiedy właśnie się z elitką bijemy. Dobra, ale jedynkę i trójkę możemy naparzyć cały czas, dobra. Okej. Ale mówię, tej dwójki to nie ma co naciskać. Dobra, fajnie też, że sobie ten pancerz regenerujemy. Ale kurde, brakuje mi w sumie tej armii szkieletów, muszę przyznać. No ale dobra, tak jak mówiłem, robimy zróżnicowanie. Także pobiegamy sobie z tą umiejętnością, dopóki nie odblokuje nam się coś tam nowego. Jeszcze mamy kokony, nie kokony. Okej, zbrojka niestety zaraz mi spadnie. Dobra, no i teraz pytanie, czy ja się powinienem wrócić? Tu mamy jakiś taki dłuższy korytarz. W sumie nie wiem, czy ruszać tutaj, czy nie. A, wej, nekromanta, klepaj ich, klepaj, 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 klepaj ich, Andrzejek. Powiem wam, że ostatnio miałem też straszną ochotę zagrać sobie w Titan Questa. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest też hack and slash. No, tylko, że taki powiedzmy bardziej, no może mniej budżetowy niż takie Diablo. Ale mi osobiście Titan Quest również mega się podobał. Titan Quest generalnie to jest taki hack and slash, który dzieje się w czasach mitologii różnych. I Titan Quest łączy ogólnie właśnie uniwersa różnych mitologii i splata to w jedną naprawdę ciekawą fabułę. Myślę, że Titan Questa też kiedyś sobie na kanale nagramy. Ja w sumie mam go zapisanego na liście gier do ogrania w tym roku, więc może się Titan Questa jeszcze w tym roku uda przynajmniej rozpocząć, bo skończyć to już na pewno nie, ale rozpocząć bym chciał przynajmniej. Także dwa hack and slashy w tym roku na kanale. W sumie hack and slash jest mało u mnie na kanale, bo właśnie w sumie jedyny hack and slash, jaki nagrałem, to był Grim Dawn. I to tyle w zasadzie, nic więcej nie nagrywałem. Także przydałoby się właśnie troszeczkę to też, prawda, poszerzyć. Okej, mamy pewnie podarty list, zobaczmy. Kanclerzu Emonie, to niezwykle ważne, abyśmy zabezpieczyli posiadłość przed zdradzieckim motłochem z Tristram. Jaskinie na wschodzie znajdują się zbyt blisko mych ziem. Trzeba zamknąć do nich dostęp. Tylko nie dotykaj jaj. Nie dotykaj jaj. O, olśniewająca skrzynia, zobaczmy. Okej, dużo rzeczy, no tylko pytanie, czy to jest dobre, zaraz zobaczymy. Okej, zerknijmy sobie. No tutaj niestety nie, tu tak samo nie. O, ale za to mamy lepsze budki. I tutaj widzę, oj, mamy naramienniki. Naramienników dawno nie zbieraliśmy, a te są lepsze pod każdym względem. Także spoczko. Dobra. Jakoś tam ten nekromanta nasz się powoli prezentuje, chociaż nekromanta z toporem wygląda trochę śmiesznie. Oho, a myślałem, że to jakieś nowe wydarzenie, zbadaj przeklętą skrzynię. O nie. To tutaj zdecydowanie przyda się chyba dwójeczka zaraz skill. Zaraz zobaczymy jeszcze. Chodź tu ty kurde. Pajęczy koszmarze. Uwielbiam te epickie nazwy przeciwników. Dobra, zaraz tą skrzynkę sobie zbadamy, tylko jeszcze porozglądajmy się tu dookoła, czy coś tu może znajdziemy. Ale dobrze, że tu poszedłem, bo widzę, że to jest chyba przejście takie stricte poboczne. Chociaż tu jest jeszcze jakieś przejście dalej. No dobra, na razie zobaczmy tą skrzynię. Dobra. No i musimy ubić przeciwników przed upływem czasu. No dobra. Dawać mi tę dwójkę w takim razie. Trzeba więcej czasu. Nie no, ta dwójka to widzicie, no tak... Kurde, z jednej strony jest to spoko, nie? Bo to jest taki jednorazowy atak bardzo mocny, ale z drugiej strony szału nie ma z tą dwójką, no. Teraz tak, musimy zabić 100 przeciwników w danym czasie, jeśli to zdążymy zrobić, to wtedy, moi drodzy, dostaniemy więcej rzeczy ze skrzyni, ale widzę, że to się chyba nie uda, niestety. Nie, raczej nie, nie zdążymy. Chociaż może... Uwaga, uwaga, uwaga. Jest, mamy to, udało się. W ostatniej sekundzie dosłownie. Dobra. Teraz zabijmy pozostałych wrogów.
Niewielu ich w sumie zostało. No i dobra. Więcej expa, więcej złota. I 104 przeciwników zabiliśmy przed upływem czasu. I dzięki temu, moi drodzy, że zabiliśmy właśnie określoną ilość przeciwników, to dzięki temu dostaliśmy dwie skrzynie, a nie jedną. Także warto też to robić. Dobra, co my tu właściwie dostaliśmy ciekawego? Okej, jakiś pas, ale widzę, że... No... Nie jest lepszy ostatecznie. Za to tu mamy lepsze spodnie, także weźmy je sobie. Okej. Tutaj nie, to lepsze nie jest. Broń tak samo gorsza, dobra. Odnoszę wrażenie, że nie do końca wiesz, co robisz. A czemu ty tak, szelma, do mnie mówisz brzydko? Jak ja nie wiem, co robię? Co ty godasz za głupoty? Oho, i tu mamy przejście fabularne. No dobra, to w takim razie to zostawmy. I wrócimy się, moi drodzy, jeszcze tam do tych poprzednich miejsc, ponieważ nie wszystko sobie zwiedziliśmy. No to jest jedna gra RPG, jakby nie patrzeć, więc warto eksplorować dosłownie każdy korytarz, na jaki się natkniemy. Dobra. Czyli przejście fabularne jest tamto, no dobra, czyli teraz musimy po prostu się wrócić i zwiedzić sobie każdą odnogę po kolei, w której nas jeszcze nie było, tutaj nas nie było na przykład. Dobra, i co my tu ciekawego znajdziemy? Na razie to szału nie ma, jedynie jakieś netoperki. Dobra, i w zasadzie tyle. O, okej. Wow, nie no, mówię, dwójeczka super, ale tylko na elitki. Na innych to się nie nadaje. Ale z drugiej strony zobaczcie, no zużyłem tą dwójkę i teraz tą elitę będę pół godziny bić. Ale widzę, że mam jakąś nową umiejętność na golema, także chyba zaraz zmienimy właśnie na golema tą dwójeczkę. Potrzeba więcej. Dobra, dawaj, jeszcze Andrzejek, jeszcze Kutyra, jeszcze, dawaj, dobra. Okej. No, to zobaczmy, co my tu mamy teraz, co my tu dostaliśmy. Ale gorsze są te rzeczy znowu chyba. Dobra, umiejętności. Wyssanie krwi, mamy coś nowego, wstrzymanie. Wrogowie zostają również spowolnieni podczas wysysania z nich krwi. Okej. Armia umarłych, kurde, tu mam nowe, ale muszę poczekać, aż mi się odnowi umiejętność. Ale widzę, że mamy też nową umiejętność pasywną, wydłużona służba. Dobry sługa powinien zostać... Aha, to jest opis tego. Wydłuża czas działania szkieletowego maga i ożywionych stronników o 25%. O, to jest spoko w sumie. Więc sobie to weźmiemy. I tu jeszcze wezmę sobie... Nie, inaczej, tak chcę. I tutaj tak chcę, dobra. Okej. Tylko tak, żeby wziąć sobie umiejętność pod dwójkę, to muszę poczekać, aż mi się ta armia umarłych odnowi. Dobra, także dwójki nie używajmy. I za chwilę sobie weźmiemy tą nową umiejętność, którą tam mamy. Specjalnie tam nie klikałem, żeby to nowe mi się podświetlało, co tam konkretnie nowego mi się odblokowało. Na razie możemy sobie jeszcze tu pochodzić, dopóki właśnie mi się ta umiejętność nie odnowi, bo jest o tyle idiotyczne w tej grze, to mi się akurat nie podoba, że jak wbijamy level, to musimy poczekać, aż odnowi nam się umiejętność do użycia i dopiero wtedy możemy ją zmienić. To jest trochę bez sensu. To mi się jakoś niespecjalnie podoba. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tak jak mówiłem, tutaj ta lokacja jest dosyć spora. To wysysanie krwi mi się bardzo podoba, muszę przyznać, pod lewym. Spoko to jest. Dobra. I widzę, że za chwilkę mi się odnowi dwójeczka. Okej, więc zobaczmy, co my tam teraz mamy. Rozkazywanie golemowi, lodowy golem. Rozkazujesz golemowi cisnąć lodowym podmuchem we wskazane miejsce, zamrażając wrogów i zwiększając ich szanse na otrzymanie trafienia krytycznego. No i super, dobra. Także lodowy golem. No i widzicie, od razu go mam przy sobie, on będzie się bić. To mi się o wiele bardziej podoba. Dobra, i teraz możemy tą dwójeczkę naparzać, no i proszę bardzo, teraz to leci. Dobra, super. Okej. Dobra, i widzę, że tutaj, oho. Dobra, użyjmy czwóreczki. Dobra, panie golem, chodź tu, bij się. Ale widzicie, golem jest, wiecie, on ma, to jest umiejętność pasywna, on się, o kurde, nie, tylko nie te promienie. Golem to jest umiejętność pasywna i to jest właśnie spoko, bo on się naparza cały czas. Kurde, ajajaj, uciekaj. Muszę czekać. Dobra, tu promienie nie powinny mnie dosięgnąć. Okej, dobra, mamy to. Ale tych promieni to naprawdę boję się jak 150. Niech mi ktoś pomoże! Oho, tu mamy jakiegoś człowieka żywego, zaraz sobie pogadamy z nim. Gdzie ty, stary, jesteś? Komu mamy pomóc? A, już chyba nie żyje. No trudno. To w takim razie ci, stary, nie pomożemy, a wierz mi, że bardzo chciałem. Dobra, co tu jeszcze ciekawego znajdzie? Oho, kolejni. Kolejne pajączki. Chodź tu, dziadu.
Muszę czekać. Dobra. Nie no, golem to mi się podoba. Co prawda jest to tylko jeden ten nasz sługa, ale naprawdę zadaje sporo obrażenia. Że to jest naprawdę spoczko. Niestety zbrojka mi się wyczerpała, ale trudno. Potrzeba więcej czasu. Ze zwykłymi przeciwnikami bez zbrojki sobie spokojnie poradzimy. Dobra, i z tego co widzę to chyba... A, jeszcze dwie odnogi nam zostały do zwiedzenia bez kitu. Kurde, myślałem, że już. No dobra. Tak jak mówiłem, no te pieczary są dosyć spore. Oho, kolejne pająki. Muszę czekać. Dobra, wyjaśnione łatwo. Teraz właśnie musimy się udać jeszcze tutaj prosto. Chociaż z drugiej strony... O, dobra, możemy najpierw pójść tutaj. Okej, zobaczmy co my tutaj jeszcze właśnie znajdziemy, bo tu nas jeszcze nie było. Może jakaś... O, kolejna elitka, proszę bardzo. Trzeba więcej czasu. Naprawdę warto to wszystko zwiedzać, no bo wiadomo, więcej doświadczenia, więcej jakichś ciekawych przedmiotów. No tutaj może akurat niekoniecznie ciekawy przedmiot, bo dostałem jakiś zwykły szary topór, ale... W większości przypadków zawsze jest to jakiś przedmiot magiczny, więc warto to wszystko naprawdę eksplorować. Dobra, jeszcze jeden pająk, okej. Jakieś zioło skupienia? Co ja dostałem? Czy ja źle przeczytałem coś? To binda skupienia, a ja zioło skupienia, no to pozdrawiam. Głodnemu chleb na myśli. Znaczy nie, no ja nie palę takich rzeczy, spokojnie. Ja jestem czysty, jeśli chodzi o jakieś tam narkotyki i inne używki. Dobra. Gdzie my teraz idziemy? Tam do góry, dobra. Mam nadzieję, że nasz golemek sobie poradzi. Golema bym nazwał Andrzej, ale tak z drugiej strony nasza postać nazywa się Andrzej, więc... ja zapomniałem, przecież nie tylko ten... Nie tylko Grimdon jest na kanale nagrany, przecież jeszcze jest Wolcen. Zapomniałem o tym zupełnie. ale muszę przyznać, że Wolcen tak bardzo mi się nie podobał, że w sumie aż zapomniałem o tym, że Wolcena nagrywałem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy kojarzycie tą gierkę. Wolcen Lords of Mayhem jest pełny tytuł. Muszę przyznać, że gra mi się naprawdę nie podobała. Możemy ewentualnie kiedyś przejść po raz drugi na streamie, bo z tego co wiem, to do Wolcena dodano... O, jakaś baskina, zobaczmy. Ale takie średnie to... bo z tego co pamiętam, do Wolcena dodano nowy akt, więc może ewentualnie sobie kiedyś na streamie tą grę przejdziemy po raz drugi. No bo... muszę przyznać, że... No nie podobał mi się ten Wolcen, no. Taki był mechowy trochę. W sensie graficznie, dźwiękowo było bardzo ładnie, ale... No sam gameplay nie był jakoś specjalnie angażujący, no to na pewno nie było takie coś jak Diablo. Zbliż się i poczuj jej miłosny uścisk. To się nie może dobrze skończyć. A na pewno przyjmiemy jej uścisk z przyjemnością. Aj zaraza. Dobra, chodźcie tu Ancymony. Zawsze w każdej grze RPG muszą być jakieś pająki. Ja nie wiem skąd ta zasada się wzięła. Zawsze musi być jakiś pająk. Dobra. Okej, komnata królowej Aranei. No i co, klepa z bossem czy jak? Rozmawiam z kobietą uwięzioną w pajęczej sieci. Okej. Zaraz z nią pogadamy. Albo i nawet teraz. Proszę, pomóż mi. To straszne. Ta bestia wysysa ofiarą wnętrzności. O nie! Nie! Za późno! To ona! Królowa pająków nadchodzi! Królowa pająków? No, już ją słychać nawet. Dobra, to lecimy z nią w takim razie. Czwóreczka, elitka i lecimy. Znaczy elitka, w sensie dwójeczka, czwóreczka i napierdzielamy, Duduś. Lecimy. Oho, chyba ucieka. A z tym bossem, niestety tego bossa jakoś nie lubię zbytnio, z tego względu, że... Znaczy to chyba nawet nie jest uznane jako boss, szczerze mówiąc. Musimy zwrócić za chwilkę uwagę, czy jest ta ikonka tej czaszki na minimapie, czy nie. Ale z tego co widzę, jest ikonka, okej, czyli to jest boss. Ja tego bossa nie lubię, muszę przyznać. Denerwuje mnie to, że ona się tak, wiecie, teleportuje chamsko, znaczy teleportuje. Ona wchodzi do tych swoich norek. I niestety... To chyba są takie cztery fale, z tego co pamiętam, albo trzy. No i widzicie, zabraliśmy jej kolejne 1/3 życia. I ona znowu się kitra, znowu pająki. To mi się akurat nie podoba, nie lubię tego bossa. Muszę czekać. Ja wolę, wiecie, bossa Giga Chada, który się ze mną bije cały czas, a nie robi jakieś tam... Kłopoty. Dobra, chodź tu stara, lecimy z tobą. Okej, okay. Aha, jeszcze może dodam jedną rzecz, moi drodzy, poza nagraniem zwiększyłem sobie ten poziom mistrzowski, w takim sensie zwiększyłem, że wiecie co, zrobiłem takie coś, że rozdałem sobie punkty po prostu w tym poziomie mistrzowskim, żeby ten plusik mnie nie irytował za każdym razem jak odpalam grę. Widzę, że mamy jeszcze nową wiedzę. Jadu królowej pająków, proszę pośpiesz się, nie chcę tu wisieć ani chwili dłużej, zaraz oszaleję. Dobra, jeszcze nowa wiedza. Że przed śmiercią arcybiskup Lazarus
sprowadził milczącą grozę do jaskini w pobliżu posiadłości Leoryka. Przez wiele tygodni przeprowadzał eksperymenty z grupą wyjątkowo dużych pająków, doprowadzając do tajemniczego zniknięcia wielu swoich służących. Wyhodowane monstra udały się w głąb jaskiń. Nie wrócił z nich nikt, kto się w nie zapuścił. Czy w Tristram jest gildia złodziei? Złodzieje są wszędzie. Pytałem, czy są zorganizowani. Sądzisz, że złodzieje są zorganizowani? No jakieś tam gildie powinni mieć. Dobra, uwolnimy tą Karynę. Okej, wyjdź na wyżynną przełęcz. Dziękuję. Możemy opuścić to straszne miejsce? Tak, już idziemy. O, ej, czemu nie mogę wyjść? Aha, bo ona musi najpierw wyjść. Dobra, okej. Wyżynna przełęcz. Dobra, porozmawiaj z Karyną. No dobra, no to zróbmy to. To było straszne. Dzięki Bogom, że mnie znalazłeś. Co tutaj robisz? Szukam człowieka uwięzionego przez Sabbat. Sabbat? Widziałam, jak zabierają kogoś do posiadłości Leoryka. Może to tego człowieka szukasz. Tylko że możesz mieć kłopoty z dotarciem na miejsce. Nie jestem z tego dumna, ale ukradłam kostur szamanowi Kazrów. Kozłoludy się wściekły i zagoniły mnie do tej jaskini. Kostur znajdziesz w moim wozie, gdzieś na wyżynach. Jeśli zaniesiesz go pod barykady Kazrów, może pozwolą ci przejść. No dobrze, znajdź kostur Kazrów, ale moi drodzy, myślę, że zabierzemy się za to zadanie, za to właściwie pod zadanie, za ten cel misji, a już w kolejnym odcinku. Ja jeszcze tylko wrócę się do Tristram i sprzedam wszystkie rzeczy, bo mam przepełniony ekwipunek, także przydałoby się to ogarnąć. I posprzedajemy sobie to wszystko. Dobra, zabieraj mi te rzeczy. Dobra. I moi drodzy, myślę, że tą wyżynną przełęczą. Czas osuszyć łzy i dobyć broni. Nie ma litości dla bezlitosnych. Odkupienie jest dla tych, którzy go szukają. Dobra, i moi drodzy, myślę, że za znalezienie tego kostura Kazrów zabierzemy się już za to w następnym odcinku, także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Diablo 3 Reaper of Souls. Na razie!